to rzeczywiście to samo miejsce, ta sama sala, w której mniej więcej pół roku temu, bo w czerwcu, miałem przyjemność, i chcę to podkreślić, ogromną przyjemność powiązaną z ogromnymi nadziejami, miałem przyjemność podpisania, wypełniając obowiązki głowy państwa, podpisania ustawy koniecznej do uchwały Sejmu koniecznej do uruchomienia małego ruchu granicznego między Polską a Białorusią. Wiązaliśmy wtedy pewnie wszyscy z tym ogromne nadzieje, bo ja wiązałem nadzieję na daleko idącą normalizację relacji polsko-białoruskich z korzyścią dla obywateli obu krajów. Jestem przekonany, wiem o tym, że też ogromne nadzieje z małym ruchem granicznym wiązali mieszkańcy terenów przygranicznych, zarówno po stronie białoruskiej, jak i po stronie polskiej, bo to mały ruch graniczny to przecież ogromne ułatwienie w komunikowaniu się także i rodzin, w kontaktowaniu się społeczności lokalnych, samorządów również i przedstawicieli administracji. To jest ogromna szansa także na ożywienie terenów przygranicznych. Takie zjawiska obserwowaliśmy, pozytywne, na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie mały ruch graniczny funkcjonuje, sprawdza się w pełni i daje zupełnie nowe, dodatkowe impulsy prorozwojowe dla całego terenu przygranicznego. Dlatego chcieliśmy bardzo, aby mały ruch graniczny mógł funkcjonować także pomiędzy Polską, na granicy polsko-białoruskiej i również polsko-rosyjskiej na granicy z obwodem kaliningradzkim. Ta ostatnia sprawa posuwa się do przodu. Polska nie wycofuje się ze swojej deklaracji o wspólnym zainteresowaniu takim właśnie rozwiązaniem w relacjach polsko-rosyjskich. Jestem przekonany, że ten mały ruch graniczny będzie funkcjonował. Jedynym więc niestety odcinkiem granicy polskiej, gdzie mały ruch graniczny mimo wcześniej istniejących nadziei chyba nie zafunkcjonuje, no to jest niestety granica polsko-białoruska. Chciałbym w tym miejscu wyrazić ogromne ubolewanie i smutek, autentyczny smutek, że pomimo dopełnienia przez Polskę wszelkich formalnych warunków, spełnienia wszystkich wymogów formalnych do uruchomienia małego ruchu granicznego, po stronie władz białoruskich został ten proces zatrzymany na ostatnim etapie i nic nie zapowiada tego, aby strona białoruska zamierzała uruchomić wspólne właśnie rozwiązanie korzystne dla mieszkańców obu krajów, obu terenów przygranicznych w spodziewanym jakimś terminie.